Śląsk to dla mnie drugi dom. Miejsce, w którym zapuściłam korzenie po wyjeździe ze Lwowa. Miejsce, w którym mam rodzinę, w którym mam przyjaciół Ślązaków, z którymi wspólnie przekazujemy pamięć i historię, tę naszą polską historię. Danuta Skalska jest kresowianką, założycielką oraz prezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu. Z jej inicjatywy w tym samym mieście powstało Centrum Kresowe, w którym odbywają się spotkania, prelekcje i koncerty. Ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków tragicznie splecionych z wojną i okupacją na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej. To jest taki człowiek, że kiedyś się mówiło na taką osobę człowiek-instytucja. Ona naprawdę ma pomysły, dużą empatię do ludzi. Zawsze została wierna kresom wschodnim, miastu Lwów, choć mieszka przez większość swojego życia w Bytomiu. Od 2006 roku prowadzi w Polskim Radiu Katowice audycję Lwowska Fala, pytając o tożsamość i korzenie, jednocześnie nie stroniąc od kresowego poczucia humoru. Założyła kabaret Pacałycha, jest autorką książki Mózg na ścierce, czyli Dwa łyki Ameryki i spektaklu teatralnego przedstawiającego problemy polskiej emigracji. Ma taki dar pozyskiwania osób do własnych projektów. Za co ją bardzo cenię i to jest rzadkie. I najważniejsze, jest konsekwentna w tym. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną, jest laureatką nagrody Semper Fidelis, ustanowionej przez Instytut Pamięci Narodowej, oraz licznych wyróżnień środowisk kresowych i Polonii Amerykańskiej. Danusiu, jedni rodzą się wielkimi, drudzy wielkość osiągają, a trzecim wielkość narzuca się sama. Urodziła się pani tuż po wojnie we Lwowie. Dużo pani pamięta z tamtych czasów? Nie pamiętam nic, bo miałam 5 miesięcy, kiedy moi rodzice, nie pytając mnie o zdanie, czy chcę ze Lwowa jechać z Polski do Polski, no, przyjechałam w deszczu ze śniegiem, to był grudzień. W otwartych wagonach żeśmy jechali i wtedy bardzo ciężko chorowałam i mama myślała, że nie przeżyję tego transportu. Pani tata długo nie rozpakowywał walizki, w której wiózł rzeczy z waszego domu we Lwowie. Kiedy zorientowaliście się, że ta walizka jednak powinna zostać rozpakowana, że tej drogi powrotnej nie ma już? Był taki kufer, pamiętam go, zresztą mam go do dziś, w którym tata trzymał takie najcenniejsze rzeczy przywiezione stamtąd i stawiał mnie na tym kufrze. Kiedy pytałam, dlaczego ten kufer jest i co my z tym kufrem zrobimy, powiedział, pojedziemy z nim do Lwowa. A kiedy? No, jak będziesz duża, jak wyrośniesz. Ten kufer ciągle jest, bo tak myślę, że gdybym go wyrzuciła, to tak jakbym straciła ostatnią nadzieję. Została pani nauczycielką w 1968 roku języka rosyjskiego i muzyki. W tamtych latach pewne tematy stanowiły tabu, a pani jednak na tych spotkaniach z młodzieżą dużo opowiadała o trudnych kartach naszej historii, o Katyniu, wypędzeniu, Sybirze. Miała pani jakieś kłopoty z tego powodu? Jak młodzież to odbierała? Opowiem, jak dzisiaj młodzież na to patrzy.
rzuca mi się na szyję przechodząca obok 60-letnia pani i mówi, ja jestem pani uczennicą i chciałam pani podziękować za tamte opowieści, których słuchaliśmy z zapartym tchem, bo niewielu było takich nauczycieli, którzy mieli odwagę wtedy, w tamtych trudnych czasach mówić o tym, a my pamiętamy Katyń, pamiętamy te opowieści o Lwowie. Zdarzyło mi się również, kiedy byłam we Lwowie z kolejną wyprawą, że podbiegła również do mnie jakaś zupełnie nieznana osoba i mówi, uściskała mnie mocno i powiedziała, wie pani, kiedy pani opowiadała nam, dzieciom, o tym Lwowie, to myśleliśmy, że koloryzuje pani, ale kiedy przyjechałam tutaj, to stwierdzam, że ten Lwów jest jeszcze piękniejszy niż ta opowieść, której słuchaliśmy jako dzieci. Opowieści o pięknym Lwowie to jedno, ale ogromnie ważna jest prawda historyczna, którą koniecznie trzeba przekazać młodym ludziom. Oni są nieświadomi tego, co myśmy przeszli i co oni teraz powinni wiedzieć, żeby przekazać następnym. Stąd mój pomysł na konkurs Wojń Pamięć Pokoleń. Z trudem ten temat torował sobie drogę, ale dobrze, że znalazłam sprzymierzeńców. Minister Wójcik, minister Beata Kempa, pani Beata Białowąs, no i patronat honorowy ministra edukacji, profesora Czarnka. To ważne, bo dwie edycje już się odbyły. Młodzież pisała wypracowania, młodzież filmy nagrywała z tymi ostatnimi, którzy jeszcze zostali z tamtych czasów, którzy coś pamiętają. To dla mnie ogromnie ważne. W tym czasie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, kiedy my tak bardzo pomagamy, bo to jest nasza zwykła ludzka powinność wobec ludzi, którzy cierpią. Ale nie powinniśmy zapominać o tym, co działo się tam. I ta prawda, o której ksiądz Isakowicz-Zaleski mówi, że prawda nas wyzwoli, ta prawda jest konieczna. My mamy obowiązek wobec tych, którzy w okrutny sposób zginęli, zostali zamordowani, w tym również członkowie mojej rodziny. Mamy obowiązek, żeby nieść tę prawdę dalej, przekazywać młodym. Na początku pani powiedziała o tej podróży z Lwowa, z Polski do Polski, o tym, że była pani malutkim dzieckiem i że po drodze chorowała. I przeczytałam, że wtedy mama bardzo modliła się do Pana Boga. Ona może tak wiele jeszcze dobrego zrobić. To, co pani robi dzisiaj, to jest taki dług spłacany Bogu? To jest wywiązywanie się z tej obietnicy, którą mama złożyła? Na pewno, bo ja bardzo wiele zawdzięczam Bogu i mam zobowiązania wobec własnej matki, ale to jest również moja wewnętrzna potrzeba. Ja inaczej nie potrafię żyć. Moje koleżanki, z którymi kiedyś pracowałam, no, na emeryturze spokojnie siedzą sobie i czasami mówią, cóż ta Danka wyprawia, że jej się jeszcze chce. A ja sobie myślę, jakie one są biedne, nie mając poczucia tego, że życie przecieka im przez palce i one przez te dni niczego dobrego nie zrobiły dla innych, a przecież tyle można pięknych spraw zrealizować. I no, staram się to robić właśnie przez pamięć o tym, co sama przeszłam, przez pamięć o mojej matce, przez pamięć o tych wszystkich kresowych dzieciach, które nie dożyły, nie dojechały z Polski do Polski, bo siostra mojego męża w tym transporcie umarła. Pamiętam o tych dzieciach i staram się teraz polskim dzieciom tam za wschodnią granicą przyjść z pomocą. No zresztą nie tylko tym, ale również niepełnosprawnym, które dzięki pomocy, dzięki założonemu w Stanach Zjednoczonych Komitetowi Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom mogły przejść przez operację i wrócić do zdrowia. I to jest dla mnie piękne. Dziennikarka, działaczka społeczna, aktorka, autorka tekstów kabaretowych, pisarka. Której roli pani się czuje najlepiej? Tych ról jest bardzo dużo. Ja jestem lwowianką i ktoś się pyta mnie właśnie, jak ty na to wszystko patrzysz? Te wszystkie działania były po drodze i były niejako formą realizacji tej mojej wielkiej, wielkiej miłości do Lwowa. I ten kabaret, te wszystkie działania związane i z audycją, i z prowadzeniem Towarzystwa Miłośników Lwowa, z pomocą Polakom na wschodzie, to jest właśnie przejaw tej mojej
wielkiej miłości do tego miasta. Ta audycja to Lwowska Fala na antenie Radia Katowice, teraz także na antenie Radia Opole. To audycja, która ocala wspomnienia, kulturę, piosenki, humor lwowski. Jak doszło do tego, że ta audycja powstała? Pamięta Pani tą pierwszą audycję? Wcześniej były Lwowskie Fale na antenie Radia Rodło i Radia Planeta FM. Pomysłodawcą tych audycji był mój mąż, który jest specjalistą od pomysłów, a od wykonania jestem ja, bo ja to zawsze mówię, że mężczyźni są od zbawiania świata, a kobiety od czarnej roboty, więc jak zapytałam, któż ci będzie robił tę audycję? No jak to kto? No ty. I tak to jakoś poszło. Miałam okazję poznać Wojciecha Poczałowskiego, który był asystentem Willibalda Winklera, wojewody śląskiego. I zaproszony do Lwowskiej Fali, no przepięknie opowiadał. I po latach, kiedy został prezesem Radia Polskiego Radia Katowice, przypomniał sobie o mnie. No i tak to właśnie poszło. Cieszyłam się ogromnie. Zastanawiałam się, jak mnie przyjmą radiowcy w Polskim Radiu. I cieszyłam się również z tego, że pani Krystyna Bochenek, nie znając mnie, spotkała mnie na korytarzu i powiedziała: witamy w rodzinie. Mówią o pani z wielką serdecznością, pomyleniec lwowski. W tej swojej audycji radiowej przekazuje pani relacje ludzi, którzy pomimo upływu lat ciągle tęsknią do swojego ukochanego Lwowa i innych miejsc na Kresach. Jaki jest odbiór tej audycji? Te 860, no blisko 900 audycji przez te wszystkie lata, to dla mnie ogromny wysiłek, ale również wielka satysfakcja, bo ludzie dzwonią po audycji, mało tego, podrzucają pomysły, tematy do kolejnych wydań Lwowskiej Fali, a ja cieszę się, że mogę co tydzień zaserwować im trochę humoru, trochę polityki. Sprawy poważne przeplatane są muzyką i chodzi o to, żebyśmy nie byli monotematyczni, bo są czasy trudne, są tematy ogromnie trudne, ale ludzie chcieliby jakiegoś relaksu, więc staram się stosować, jak ja to mówię, płodo zmian, żeby było po trosze wszystkiego, dla każdego coś miłego, ale również, żeby w tym była jakaś działalność edukacyjna. Pani nie tylko opowiada, ale również pomaga tak bardzo materialnie. No, cóż byłaby... Ta pomoc jest dalej ważna. Bardzo ważna. No, czym byłaby sama opowieść, gdyby nie szło za tym działanie konkretne? Przecież ja wiem, ja tam jeżdżę od wielu, wielu lat. Ja tych ludzi znam. I to nie jest tak, że zbieram i przesyłam, rób ta co chce ta z tym. Nie. Ja wiem, do kogo i co powinno trafić. Wiem, jakie są potrzeby. No, opiekujemy się dziećmi w polskich szkołach, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku we Lwowie, Polakami, którzy mieszkają na polskich wsiach, gdzieś daleko, jak to się mówi, w zabitych deskami miejscowościach. Wiem, znam te potrzeby, znam tych ludzi i to są adresowane środki pomocy. Są księża, którym ufam, są prezesi stowarzyszeń, do których również mam zaufanie. Ta działalność koncertowa i kabaretowa daje taką możliwość pomocy, bo tak jak pani mówi, te koncerty bardzo często były charytatywne, ale czy to jest też takie myślenie o ocaleniu przez to słowo, przez ten humor, tej całej spuścizny Kresów Wschodnich? Przecież Lwowski Kabaret Pacałycha z tymczasową siedzibą w Bytomiu, jak żeśmy to określali, miał na celu właśnie uchronić od zapomnienia folklor, zwyczaje, piosenki, przepiękne piosenki lwowskie.
Udało nam się to. 25 lat funkcjonował kabaret Patrza Łycha i reżyserował już w tym ostatnim okresie nasze spektakle Marek Bielecki, wykładowca Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, bo doszedł do wniosku, że warto z nami współpracować. Był razem z nami w Ameryce w tej trasie koncertowej. No nieśliśmy właśnie tam wszędzie, gdzie trafiało nasze stowarzyszenie, nieśliśmy humor, piosenkę, pamięć o Lwowie w takiej właśnie rozrywkowej formie trafiało. Od 70 lat jest pani mieszkanką Bytomia. Jak to miasto odbiera pani dzisiaj? Czym jest dla pani Bytom? Czy jest już domem? Bytom jest miejscem, w którym ukorzeniłam się, w którym mam przyjaciół, w którym mam grono cudownych Ślązaków. I staram się te kontakty ciągle podsycać, utrzymywać. Ktoś mnie kiedyś zapytał, co uważasz za swój największy sukces, jeżeli chodzi o tą działalność twoją kresową. A ja tam nie wymieniłam tych wielkich gdzieś tam koncertów, pisania, bywania, programów. Powiedziałam, moim największym sukcesem są Ślązacy, że są, działają razem z nami i jeżdżą do Lwowa. Moją zastępczynią w Towarzystwie Miłośników Lwowa jest Ślązaczka, Wanda Galwa z Prasałek, która jak było w roku 7-8 wypraw do Lwowa, jechała na wszystkie, bo powiedziała, że dla niej Lwów jest drugim domem. I to jest dla mnie ogromnie cenne. Myślę, że Bytom też cieszy się, mając takie stowarzyszenie, które nieprzerwanie działa od dziesiątków lat, w którym ciągle coś się ważnego i pięknego dzieje, w którym integrujemy się i w którym nawiązujemy ciągle nowe kontakty i działamy na rzecz tego miasta. Mam dług wobec Ślązaków, wobec Bytomia, za to, że wtedy, w tym 45 trudnym roku, to miasto nas przyjęło i jesteśmy jak rodzina. Mówią o mnie lwowska ślązaczka, śląska lwowianka i coś jest na rzeczy. Jakie ma pani jeszcze marzenia, takie osobiste i zawodowe? Nie marzy pani o chwili odpoczynku? Nie, nie. Ktoś czasem mówi, że ja mam fest szmyrgla, jak idzie o robotę, jak idzie o Lwów. Gdybym pewnie takie marzenie, żeby jeden dzień wyłączyć telefon, nic nie robić. Tak, ale to jest takie małe marzenie. Marzy mi się o taki dzień, że będzie pokój na świecie i że pojadę do tego Lwowa z moimi przyjaciółmi, ludźmi, których kocham, którzy mnie kochają. Boję się, że możemy tego nie doczekać, bo ci bliscy tak rok po roku odchodzą i coraz nas mniej z naszego świata, jak mówił Marian Hemar. Przychodzą młodzi, nowi i w nich jest ta moja nadzieja, że przyjdzie taki dzień, kiedy będzie pokój i tych młodych zabiorę do Lwowa.